tym wideo zapowiem Ci przełomowego, a to naprawdę przełomowego newsa odnośnie wzroku kandydatów na kategorie motocyklowe. Wreszcie zaczyna się dziać normalnie. To jest moje prawko motocyklowe. To jest mój motocykl, oczywiście Yamaha. Przy okazji zareklamuję dealera Yamahy we Wrocławiu, ale to sobie znajdziesz go w internecie. Natomiast wracajmy do wzroku i zacznę tutaj od zapytania mojego widza. Dostałem je parę tygodni temu i szczerze mówiąc nie wiedziałem co powiedzieć. Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie problemu z widzeniem i prawem jazdy kategoria 2. Otóż, czy mam się ubiegać o te uprawnienia, mając niedowidzenie, astygmatyzm na prawym oku, lecz lewe oko jest w 100% zdrowe. Dodam również, że posiadam widzenie stereoskopowe, jak również prawo jazdy kategorii B. Pozdrawiam. I gdzie jest ten mój good news? A mianowicie, że od początku 2016 roku nie musisz mieć widzenia stereoskopowego na wszystkie kategorie motocyklowe. Wszystkie, to znaczy A, A1, A2 i tam jeżeli są jakieś niższe, to też. Oczywiście jest parę innych warunków do spełnienia, szczególnie dla ludzików takich jak ja, którzy noszą okulary lub szkła kontaktowe, ale przy zdrowym drugim oku nie są one trudne do spełnienia, dotyczą tam pola widzenia i tam jakichś innych drobiazgów. Naprawdę otwiera to drogę dla motocyklistów, a w zasadzie kandydatów na motocyklistów, na wszystkie kategorie, osób, które miały zeza, czy mają zeza, czy tam z jakiegoś powodu to oko straciły, czy z jakiegoś innego powodu, że widzenia przestrzennego nie mają. I tym samym odwołuję wszystkie filmy, w których twierdziłem inaczej, także jeżeli będziesz przez przypadek taki filmik oglądał, to już go po prostu nie oglądaj, tak było kiedyś, dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Także wszystkie filmiki, gdzie twierdziłem inaczej, są już nieaktualne. I przy okazji usankcjonowano też sprawę wielu motocyklistów, którzy niejako awansem dostali to prawo jazdy motocyklowe, nie spełniali warunków, ale jakoś tam przekonał lekarza tak czy siak. Pomimo tych wcześniejszych wyśrubowanych norm, no to prawko dostali, ale niestety sprawy te często wychodziły przy badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, za punkty, tam za jakieś inne rzeczy, nie mówię o alkoholu. No i co? No i w WOMP-ie urzędnik sobie, lekarz, doktor, urzędnik sobie patrzał w tabelki, nie miałeś stereoskopowego, traciłeś prawko motocyklowe, zostawało Ci najwyżej kategoria B. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kierowców. Do zobaczenia wkrótce, natomiast pomimo, że filmik kręcę w sezonie zimowym, jeżeli tak czujesz, że te motocykle są Twoją pasją, że to prawko Ci się należy, umiesz jeździć, ale no nie mogłeś podejść do kursu z powodów zdrowotnych, miałeś brak tego widzenia przestrzennego, w tej chwili zrobienie kursu na prawo jazdy kategorii A ma dla Ciebie sens.